Witam bardzo serdecznie z tej strony porady ogrodowe Flowers. Witam wszystkich widzów. Drodzy Państwo, dlaczego jeżówka zanika? Jeżówka to piękny i unikalny gatunek roślin. Niestety. Jego populacja na całym świecie jest zagrożona. W tej prezentacji omówimy przyczyny zaniku jeżówki, jej obecny stan populacji, i podejścia do jej ochrony. Przyczyny zaniku jeżówki, zmiany klimatu, wzrost temperatury i zmiany warunków pogodowych wpływają na rozwój populacji jeżówki. Niszczenie środowiska naturalnego, zmienianie krajobrazu. Zwiększenie migracji ludzi i inwestycje przemysłowe niszczą naturalne środowisko, w którym żyją jeżówki. Zanieczyszczenia zanieczyszczenie powietrza i gleby ma negatywny wpływ na populację jeżówek, jak dotąd brak konkretnych działań na rzecz poprawy stan środowiska inwentaryzacja w Polsce przeprowadzona w 2017 rok. Znaczne zagrożenie w ponad połowie przypadków wycinka lasów, wycinanie lasów powoduje zmniejszenie naturalnego środowiska jeżówek. Zaburzenie krajobrazu tworzenie przemysłowych obszarów może zniszczyć naturalne środowisko. Zanieczyszczenie wody Zanieczyszczenie wody wpływa na jakość życia roślin i zwierząt. Reklasyfikacja jeżówek w Polsce jeżówki klasyfikowano jako gatunki chronione jedynie na mocy rozporządzenia MSZ z 2001 roku. W 2022 roku zostały wreszcie wpisane do ustawy o ochronie przyrody. Lokalne ochrony, lokalne inicjatywy mogą prowadzić do poprawy jakości środowiska, smogu i zanieczyszczenia wody w terenie należącym do zasadniczych siedlisk jeżówek. Prawo ochronne przepisy o ochronie przyrody mają na celu wzmacnianie ochrona gatunków, jednak nie zawsze są skuteczne. Skupowanie nasion dla celów zasadzeniowych, skupowanie nasion jeżówek może pomóc w ochronie gatunku poprzez zwiększenie ich dostępności dla plantatorów. Maszyny siewne, zastosowanie nowoczesnych technologii może przyspieszyć proces zasiedlenia jeżówek w danym środowisku. Ręczna wysiewka, możliwe stać się wysiewka ręczna jako alternatywa, Wyzwania i przyszłość ochrony jeżówki, przełamanie barier kulturowych ludzie muszą więcej rozmawiać. Wymieniać informacje i wspierać projekty na rzecz ochrony gatunku. Wprowadzenie lepszych metod ochrony, potrzeba ulepszania technologii siewnych i tworzenia bardziej skutecznych działań ochronnych. Promowanie ochrony środowiska w społeczeństwie, wzrost społecznej świadomości na temat ochrony środowiska może pozytywnie wpłynąć na przyszłość jeżówek. Podsumowanie i wnioski zanik jeżówki to poważny problem, aby móc ją chronić. Potrzeba lepszego zrozumienia przyczyn jej zaniku. Pozytywny wpływ naszych działań, mimo wielu wyzwań i przeciwności. Wciąż możemy działać na rzecz ochrony jeżówek. Wyużycie technologii i wiedzy naukowej, technologia i nauka są w stanie pomóc w odwróceniu trendu zaniku jeżówek.